Województwo opolskie w ramach środków na inwestycje w Polskim Ładzie uzyskało kwotę przełomową, epokową, kwoty jakiej nie uzyskało województwo opolskie właściwie od początku swojego funkcjonowania, od przemian ustrojowych w 1989 roku, kwotę 497 milionów złotych. To jest prawie 500 milionów złotych na inwestycje w ramach Polskiego Ładu dla samorządów i związków międzygminnych województwa opolskiego. Te inwestycje, które zaczną już od dzisiaj być realizowane, to są inwestycje, które są po prostu potrzebne w opolskich domach, są potrzebne dla Opolan. Dlatego my wszyscy z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się, bo to jest epokowe, historyczne wydarzenie, wręcz rewolucja na terenie województwa opolskiego. 500 milionów złotych po to, żeby się lepiej żyło, żeby się żyło bezpieczniej, żeby się żyło zamożniej. To warto podkreślać, że nie było takiego zastrzyku pieniędzy w historii od 1989 roku. Nie było takich pieniędzy. Powiem 3 razy B, bo to jest przykład, jak te pieniądze w województwie opolskim będą pracować. Pani Iwona Sobania, burmistrz Polskiego Stronnictwa Ludowego, gigantyczna inwestycja, kanalizacja ponad 11 milionów złotych, jedna z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Tak właśnie działa rząd Zjednoczonej Prawicy, że takim gminom pomaga. Oczywiście gmina Brzeg, wielka inwestycja rekreacyjna, nowy basen oczekiwana przez cały powiat, znakomity pan burmistrz, i gmina Biała tutaj dzięki wielkiemu też wsparciu pani poseł Czochary, wielka inwestycja w odnowienie murów i w odnowienie wież historycznych. To jest przykład takich 3 liter, takie 3B, ale oczywiście tych inwestycji jest dużo, dużo więcej. Zjednoczona Prawica nie tylko mówi o znaczeniu samorządu i o znaczeniu Polski lokalnej, ale w swojej polityce konsekwentnie od 2015 roku zmienia trend centralizacji wydatkowania środków publicznych na inwestycje w kierunku wspierania wspólnot lokalnych. My głęboko wierzymy, że jakkolwiek piękna jest nasza stolica Warszawa, to na Polskę składają się polskie województwa, regiony, powiaty, gminy. Polskę tworzy i Brzeg, i Kędzierzyn-Koźle, i Namysłów, i Baborów, i Głogówek. Wszystkie miasta i miasteczka na Opolszczyźnie i w całym kraju. I że tu należy inwestować, że tu jest Polska, tu jest polski potencjał, tu jest przyszłość Polski.